Która z poniższych liczb jest dzielnikiem 154? 3, 5, 6, 9, a może 14? Chcemy podzielić liczbę 154 i otrzymać wynik bez reszty. Możemy inaczej spojrzeć na to zadanie i zastanowić się, czy któraś z tych liczb może być jednym z czynników, który pomnożony przez inną liczbę, inny czynnik, da liczbę 154. Sprawdźmy po kolei. Czy 3 podzieli bez reszty 154? Zastanówmy się. Zwróć uwagę, że 150 łatwo się dzieli na 3, prawda? 150 na 3 to jest po prostu 50. W związku z tym liczba o 4 większa na pewno nie podzieli się bez reszty. W kolejnych filmach dowiesz się, jak sprawdzać, czy liczba jest podzielna przez inne liczby. Poznasz tak zwane cechy podzielności. Jeśli jesteś już teraz ciekawy bądź ciekawa, to zdradzę Ci ten sekret. Podam cechę podzielności przez 3. Wystarczy dodać cyfry w liczbie i sprawdzić, czy wynik podzieli się na 3. Tutaj będziemy mieli 1 plus 5 to jest 6, plus 4, 10. 10 nie dzieli się na 3, dlatego 154 nie podzieli się na 3. Jeśli nie chcesz lub jeszcze nie potrafisz stosować tej sztuczki, możesz po prostu podzielić 154 na 3. Spróbujmy. Wymarzamy to, co wcześniej tu napisaliśmy. 154 dzielimy na 3, żeby się upewnić, że to się nie podzieli bez reszty. 1 podzielić na 3 to jest 0, więc weźmy 15 podzielić na 3 to jest 5. Trójka mieści się 5 razy w 15, 5 razy 3 to jest 15. Odejmujemy 0, spada czwórka. 4, 4 podzielić na 3 to jest 1, 1 razy 3, 3, odejmujemy 1. Czyli 154 dzielone na 3 to jest 51, zostaje reszta 1. W związku z tym przez 3 nie podzieli się 154. Spójrzmy na 5. Czy 5 podzieli liczbę 154? Warto wiedzieć, że liczba dzieli się przez 5, gdy na końcu mamy cyfrę 0 lub 5. Można to łatwo zauważyć, mnożąc 5 przez kolejne liczby naturalne. 5 razy 1 to jest 5. 5 razy 2 to jest 10. 5 razy 3 to jest ile? 15, świetnie. 5 razy 4 zgadza się 20. Dalej mamy 25 i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że na końcu, czyli cyfra jedności, to jest zawsze 5 lub 0. W tym wypadku nie mamy ani 0, ani 5 w cyfrze jedności, w związku z tym 154 nie podzieli się przez 5. Przejdźmy do szóstki. Czy 6 podzieli 154 bez reszty? Ciekawy przypadek. Możesz zrobić to tak jak tutaj w pierwszym przykładzie, czyli podzielić 154, w tym wypadku przez 6, ale możesz też skorzystać ze wspomnianych cech podzielności. Uwaga, znowu zdradzę sztuczkę. Jeśli liczba jest podzielna przez 6, to na pewno dzieli się również przez 2 i przez 3, bo to jest jasne, że 6 to jest 2 razy 3, prawda? Więc jeżeli coś się dzieli przez 6, to przez 2 i przez 3 również musi się dzielić. Ta sztuczka pozwoli nam zaoszczędzić czas w tym zadaniu. Nie musimy dzielić. Zwróć uwagę, że 154 już wcześniej stwierdziliśmy, że na 3 się nie dzieli. W związku z tym na pewno przez 6 też się nie podzieli. Podobnie możemy zrobić z dziewiątką. Jeżeli liczba dzieli się na 9, to dzieli się też przez 3. Bo 9 to jest inaczej 3 razy 3, prawda? Liczba 154 nie dzieli się na 3, w związku z tym nie podzieli się również przez 9. Pozostaje nam do sprawdzenia 14. Ciekawe, czy to będzie dzielnik 154? Sprawdźmy. Podzielimy 154 na 14. 154 na 14. 15 podzielić na 14 to jest 1. 1 razy 14 to jest 14. Odejmujemy. Spisujemy. Spada czwórka. 14 podzielić na 14 to jest 1. 1 razy 14 to jest 14, odejmujemy, wychodzi 0. W związku z tym 154 dzielone na 14 to jest 11. 14 jest dzielnikiem liczby 154, a 154 jest wielokrotnością liczby 14, również 11. W takim razie w tym przypadku
Odpowiedzią będzie 14, czyli 14 jest dzielnikiem liczby 154. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem mamy takie pytanie. Która z poniższych liczb jest wielokrotnością 14? 69, 70, 75, 80 czy może 85? Tym razem zajmujemy się wielokrotnościami. Poprzednio rozważaliśmy dzielniki. Mamy tutaj dwa sposoby do wyboru. Możemy iść po kolei i dzielić te liczby przez 14, czyli 69 dzielone na 14, 70 dzielone na 14 i tak dalej, ale możemy się też zastanowić po prostu, jakie są wielokrotności liczby 14. Myślę, że ta druga opcja jest ciekawsza, spróbujmy. 14 razy 1 to jest 14. 14 razy 2 to będzie ile? 28. 14 razy 3, 42. 14 razy 4, 56. 14 razy 5, to będzie 70. I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że 70 występuje w naszych odpowiedziach. W związku z tym 70 będzie wielokrotnością 14. 69 nie pojawiło nam się tutaj. 75 też się nam nie pojawi, bo kolejna liczba to jest 84. Czyli 69, 75 jest na pewno złe, 80 też i 85 jest jasne, że też nie, bo kolejna liczba to byłoby 98. I tak dalej, i tak dalej.